Cześć! W dzisiejszym odcinku kontynuuję tematykę napięciowych bólów głowy, skupiając się na mięśniach głowy i oczu. Jeżeli jesteście zainteresowani pracą na mięśniach szyi i karku, sprawdźcie poprzedni film, który wyświetli się w karcie. Tego rodzaju bóle pojawiają się z tyłu, przenosząc się na czubek głowy i oczy. Często są opisywane jako bóle ściskające lub uczucie noszenia za małej czapki. Mogą się nasilać w określonych pozycjach, np. w trakcie siedzenia przy biurku, i zmniejszać w trakcie odpoczynku. Pracę rozpoczniemy od mięśnia potyliczno-czołowego, którego część czołowa znajduje się z przodu i odpowiada za uniesienie brwi do góry, a część potyliczna znajduje się z tyłu, można powiedzieć, za uszami na potylicy. W trakcie unoszenia brwi jest do wyczucia po prostu pod palcami. Szefie, ale łapeczkę możesz zostawić. Okej. Jeżeli chodzi o część czołową, opracujemy ją przez rozcieranie. Jeżeli jego funkcją jest unoszenie brwi do góry, będę wykonywał krążenia na czole, dociskając palcami w trakcie tego, jak będę opuszczał ręce w kierunku brwi. Czyli robię krążenie, dociskając i rozciągając. Tak, wykonuję sobie krążenie w jedną, w drugą stronę, naciągając jak najbardziej skórę w kierunku brwi. W ten sposób opracowywuję sobie czoło. Jeżeli chodzi o część czołową, podnoszę brwi do góry i w trakcie podnoszenia brwi do góry ewidentnie czuję, że one z tyłu pracują i rozcieram je palcami, tak samo ruchami okrężnymi. Jeszcze jeżeli chodzi o przyczep początkowy tego mięśnia, biorę sobie dwa kciuki i wzdłuż nosa do góry wykonuję rozcieranie w kierunku przyczepu końcowego. A dalej przechodzimy do energicznego rozcierania z tyłu głowy. Przykładamy palce do powierzchni skóry i dynamicznie po skórze i po włosach zaczynamy wykonywać krążące ruchy, stopniowo przechodząc z części potylicznej na czepiec i robimy to do odczucia przyjemnego ciepła, lekkiego dreszczyku z tyłu głowy i przyjemnego uczucia odprężenia na karku. Z tyłu możemy zacząć stopniowo przechodzić na boczną część głowy do pracy na mięśniu skroniowym. Palce lekko rozszerzamy, z boku przykładamy do głowy i w tym ustawieniu możemy wykonywać lekkie rozcieranie każdym palcem, stopniowo przesuwając je lekko do góry, lekko w dół. Ponieważ sam mięsień skroniowy ma część włókien pionowych, część włókien stopniowo przechodzi potem do poziomu, znajduje się z boku głowy, przyczepiając się do kresy skroniowej, schodząc stopniowo w dół. I w tym ustawieniu stopniowo możemy go sobie opracować. Odpowiada on za uniesienie żuchwy, dlatego w trakcie zaciskania zębów jest on świetnie wyczuwalny pod palcami. Idealnie go czuć pod palcami. Następnym mięśniem, które opracujemy, będzie żwacz. Żwacz przyczepia się do łuku jarzmowego. Jest to ta część na policzku, która wystaje najbardziej do zewnątrz, która jest najbardziej zauważalna. I włókna żwacza przebiegają w dół do kąta żuchwy. Mięsień ten odpowiada za podnoszenie żuchwy. I teraz w momencie, kiedy na przykład w moim przypadku marchewkę, wsadzę marchewkę między zęby, zacisnę ją, ewidentnie można go z boku wyczuć palcami. O, no i git. Teraz, w momencie, kiedy wiemy już, gdzie znajduje się żwacz, co będziemy robić? Przykładamy z boku piąstki zaciśnięte z całej siły, dociskamy poniżej łuku jarzmowego, otwieramy buzię i stopniowo będę przesuwał kostki w dół, rozciągając mięsień, dodatkowo go uciskając, masując. Tak jak widać, przechodzę od łuku jarzmowego, lekko po przekątnej w tył i w dół, w kierunku kąta żuchwy. W tym ćwiczeniu rozciągniemy mięśnie odpowiedzialne za unoszenie żuchwy. Kciuki łączymy ze sobą, ręce są otwarte. I teraz tak, moim zadaniem będzie praca żuchwą do podłoża, szczęką
do góry i dodatkowo kciukami będę chciał jeszcze dociskać żuchwę w dół. Ok? Przykładam do buzi. Hop. Jeżeli macie problem z napięciami w okolicach buzi, na pewno poczujecie przy tym rozciąganiu bardzo, bardzo duże ciągnięcie po bokach twarzy. Przy problemach bólowych głowy i ucisku na oczy przydatne mogą się okazać techniki, których celem będzie rozluźnienie mięśni otaczających oczy. Jedną z technik zaprezentuję. Rozpoczynamy od potarcia dłonią o siebie, tak żeby ich temperatura się zwiększyła. Ciepło będzie nam potrzebne, znaczy ciepło ogólnie rozluźnia mięśnie, więc będzie nam głównie potrzebne do tego, żeby mięśnie mogły się szybciej rozluźnić. Ok, w momencie, kiedy dłonie będą ciepłe, zakrywam całym śródręczem oczy. Dociskam do oczodołu w taki sposób, aby żadne światło zewnętrzne nie przebijało się do oczu. Oczy są cały czas otwarte, wpatruję się przed siebie w ciemność. Na początku przy zmęczonych oczach mogą pojawiać się różnego rodzaju smugi światła, różne kolory. Ja wpatruję się cały czas w ciemność. Ok. Ćwiczenia proponuję wykonywać w momencie pojawienia się napięciowego bólu głowy, w formie przerwy od pracy lub przed spaniem, do odczucia zmniejszenia napięcia mięśni na głowie, do odczucia zmniejszenia intensywności samego bólu głowy bądź ucisku na oczy. Napisz w komentarzu, z którego ćwiczenia wyniosłeś najwięcej. Pozdro!